Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem House. Witam was w nowej serii z gry Styx Darkness of Shadows? Nie. Mniejsza z tym, macie w tytule. Te tytuły są dosyć trudne. To jest dwójka. Kontynuacja pierwszej części, czyli Master of Shadows. No i co więcej mogę powiedzieć, to jest demo do pobrania na Steamie. I ja tę grę miałem, w sensie to demo miałem już zrobić z tego serię jeszcze pół roku temu, co najmniej. Już tyle zalega u mnie na dysku. Idziemy sobie nową przygodę, tutaj nie ma co szaleć. No i tyle, widzimy się już w grze. That many guards in one place must be a whorehouse. Even better, it's the guards' monthly payroll delivery. A delivery of vegetables, more our style. Let the pro do the hard work, then it's easy pickings for us. That's disgusting. What was I thinking when I took a job in this scummy rat hole? Watch your ass! What? You pushed me, you drunken piece of shit. Thief! Thief! Raise the alarm! A thief got in! Alarm! Hey, alarm! Get me out of here, damn it! Hi there. I'm the new accountant. Door! Let the pro do the hard work. Smoking's bad for you, boys. Real bad. Been a while since I've been in this part of Thor. Nothing left standing. Turned into a real shithole. Proud of your work. No wonder the Greenskins ain't welcome around here. Gone, beat it, Rakash. Can't stand staring at your stupid face any longer. Okej, no to mniej więcej tak. Nasz bohater nazywa się Styx. No to już chyba wiadomo. I tak dziwnie mu świeci ten miecz na plecach, ale to pewnie dlatego, że... A nie, myślałem, że dlatego, że jesteśmy widoczni, a teraz niewidoczni, ale to... To mamy tą białą taką kulę gdzieś tutaj pod paskiem zdrowia. Okej, ukryj się.
Okej, fajnie, fajnie. I teraz co, dotrzyj na tyły budynku, 90 metrów stąd. Okej, będziemy cały czas na kuckach. Or little mean sticks will come and eat you. If I screw up, either squishy on the rocks or a dose of death by drowning. But I ain't the screwing up type. No, raczej mnie znacie, więc no nie będę tu jakoś za bardzo szalał. Więc na kuckach, no całkiem dobry plan mi się wydaje. Oj, oj, oj. Co tutaj się wyprawia? Dobra. Jakaś jeszcze ogarnąć to sterowanie. To nie jest takie złe, tylko trzeba się do niego przyzwyczaić. Co tu mamy podświetlone, jakieś te przedmioty? No dobra, nieważne. Oj. Tutaj styk zmiałeś się złapać liny. Now for some climbing. Okej. Trochę. Siedź, trochę asasyna. No dobra, no to jest taki świat goblinów. Nie wiem, mi się to o tyle podoba, że jest to takie jak dla mnie połączenie Kiefa z... czyli właśnie taki mroczny klimat złodziei i tak dalej z czym? Kurczę, miałem to na końcu języka i mi wyleciało. Aha, z Dark Soulsami. Tak, no kto by pomyślał, ale... szczególnie to ta miejscówka, co mi się kojarzy. Szczególnie w Dark Souls 2, gdzie było takie... jak to się nazywało? Przystań? Nie wiem. Gdzie był taki statek przycumowany. I właśnie tutaj na nabrzeżu się... walczyło i... no i później na tym statku, prawda, z bossem. Tam coś jest. Tędy nie przejdę. Próbujmy gdzieś. To zaraz tutaj coś jeszcze mamy. Ruda żelaza. No proszę. Oho, rzemiosło. To jest fiolka życia, wow! Surowa żywica, jaja insektów. A shit. Dobra. No to dobra. Tu już chyba więcej nic nie zrobię. Wydałoby teraz jakoś wrócić. I okej, z tego co słyszałem, to gra jest jakby no dosyć taka trudna. Teraz chciałbym się jeszcze do tego budynku dostać. Cholera, gdzieś tam łazi. Możesz zakraść się w szczeliny? A, ja tutaj wyszedłem. O nie, serio? Nie wyjdę teraz tędy. No dobra, ale o co chodziło z tymi szczelinami? Nie mam pojęcia. Dobra, mamy jakieś... te... Boże, chciałem nazywać to strzykawki. Te strzałki, o, właśnie. Mamy te strzałki, tylko
Do cholery nie wiem, jak tego użyć. Pewnie prędzej czy później się dowiem. No dobra, znowu nas czeka ta sama droga. Ale skąd miałem wiedzieć, że... że to jest ten budynek? No dobra, mniejsza z tym. Jeszcze nikomu dodatkowa... Teraz żywiczny wzrok. Okej, to jest to. Jeszcze nikomu dodatkowa eksploracja nie zaszkodziła. W sumie tutaj nie ma za bardzo co eksplorować, bo... to nie jest jakiś otwarty świat, nie wiadomo co. Po prostu... nie no, mamy ten żywiczny wzrok niby i... coś tam można niby jakieś zobaczyć. Jakieś ukryte itemy czy coś w tym stylu. O kurde. Prawie spadłem. Natomiast, no nie jest to jakoś... Remember, children, you should never go out without a handful of sand in your pockets. Aha. Zaraz. Aha, mamy koło wyboru. A, mamy zaznaczone już automatycznie na... Fajne. Teraz to pół. Pocket sand! Okej, spoko. Coś tam jest. Ale to pewnie nasz przyjaciel goblin. Okej, to jedną garść mogę. To dziwne, że ta jedna garść dzieli się aż na trzy garście. Ale okej. Dobra, zobaczę jeszcze... co on tutaj grzebie? Podnieś ciało. Sorry. On to je? Boże święty. Ukryj ciało. Okej, można. Okej, dobra. Czy coś tutaj ciekawego? Au, musimy się ukryć. Jaja insektów, to chyba mi było potrzebne do wytworzenia tej fiolki życia. Tak czy nie? Dobra, nieważne, gdzie teraz? Sorry, bo... kurczę, wchodzisz mi tak w drogę. Gdzieś no, tamtą stronę. Natomiast... jest to jakaś mapa czy coś? Co tak we mnie świeci? Okej. Chyba nic szczególnego nie ma. Więc pewnie muszę się udać gdzieś... gdzieś tutaj. Cholera, mogłem najpierw spojrzeć przez ten... to jest klucz do zamka. Ja tak otworzyłem te drzwi. Coś na dole ciekawego? Nie. Już tylko to. Okay. The saboteur's handy buddy. If they come unhooked at just the right moment, they can create carnage. Wieżość, złoto, srebro, co to jest? Surowa żywica. To chyba też było potrzebne do tego.
co my tam mamy na dole? Kurczę, wskoczyłbym zobaczyć, ale boję się, że później stamtąd... Wyjdę, dobra, chrzanić to. I to nasz Randall, tak? Tu mamy przejście. No dobra. Proszę, już nikogo nie powinno być. Pasowe rozwiązanie. Aha. No ciekawe. Czy co, posypuję ich, czy tam polewam ich tym kwasem, tak? I się rozpuszczają. Okej. Jest za jakieś... Kurczę, nie, zdecydowanie brakuje mi tutaj mapki, która by mogła mi jakoś... Fiolka życia! Aha. Dopiero jak mam otworzone to menu przedmiotów, to dopiero wtedy mogę... Jeszcze napis, tak? Kurde, ładnie. Ładnie tutaj. Możemy się ukryć. To jakaś już trudniejsze coś. Dobra, tu raczej nie ma co schodzić. No dobra, spróbujmy z tą liną. O, ruda żelaza. Z tego można by zrobić kolejne te strzałki. Ale... No, dawaj w tą stronę. Carnage has begun training recruits. Well, this is gonna be short and sweet. How long will two against one take them? Kurde, idą tu. No dobra, już się zaczyna trochę trudniej. To są przeciwnicy. Mam te strzałki. Nie mogę. A teraz mogę, dobra. Tutaj gdzieś na pana miałem cel. Próbujmy to jakoś inaczej, nie wiem, obejść to albo coś. O właśnie.
tego pana. Może pan spadnie. Competence for attacking, reaping, neutralizing and annihilating all goblins to be eradicated. C-A-R-N-A-G-E. Crappy name. You must have been paying the guy who wrote it by the letter. They're really scraping the barrel if they're recruiting here in Shitville Thoban. Given the scum that live around here, better tear down these posters. Otherwise, this little toilet of paradise will turn into a real stinking hell. Okej, zdarzyliśmy jakieś propagandowe coś. Trochę mi się przypomniał Far Cry 4. Dobra, ten pan... Gdzie on poszedł? Tutaj jest. Bij go. O cholera. Kurczę, no to... Nie wyszło tak, jakbym chciał, co? Wiem. To pewnie te przedmioty, które są na niebiesko, to one generują hałas. O, tam był jeszcze pan. Jeden stoi podświetlony na czerwono. What was that noise? Be on your guard. What the cockroach again? Shit. This is weird. What the? Nie mam gdzie tu się schować. Okej. A gdzieś tam jeszcze zostawiłem plakat jeden. Dobrze by było go zedrzeć. To tak się nie uda. Tu mam jakąś pułapkę? Właśnie, trzeba jeszcze tych przedmiotów, kurczę, unikać. Jak tam się dostać? Dobra, już chyba wiem jak. Trzy z ośmiu. Co to? Wielka żywicy, mam dwie, a co ona? Honor? Oh my god, sorki. Ja trochę jeszcze jestem przeziębiony. Ciekawe, co te fiolki żywicy robią.
podejrzewam, że to jest ten żółty pasek pod czerwonym. To jest właśnie to odpowiedzialne coś za za tą żywicę. Ale dobra, na razie mniejsza z tym. Ja mam się teraz dostać tam. Już tak wesoło nie będzie, co? Ten jest tu. A drugi w sumie nie wiem gdzie. Nie. Podnieś go. O. W ten sposób. Dać mi dokument. That's my lucky day. The casket distribution list. Good luck to the fool who gets to even up the bill. Dobra. Tu coś porobiliśmy, kilka rzeczy. Zatruliśmy jakieś jedzenie. Tutaj trzeba uważać na te wszystkie przedmioty. Ruda żelaza, fajnie. Dotrzyj do tawerny. Ciekawe, czy ja muszę iść tymi drzwiami? Mogę iść tutaj górą. See if there's something useful around here. O, jest chyba. Let's make a deal. You stop killing me. No właśnie. I won't tell anyone what you did with that apple pie. I thought I was. Okej, no to tak właśnie czułem, że tak to się skończy. Tutaj skubany wszedł. Let's see if there's something useful around here. O kurde. Tam jest ich jeszcze więcej. Teraz pewnie niepotrzebnie to otworzyłem. No dobra, to sobie spróbujemy już zrobić w kolejnym odcinku, na który zapraszam was teraz już bardzo serdecznie. A tymczasem dzięki za oglądanie i nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapce w górze. Mam nadzieję, że może jakoś wytrwamy przez tą serię i że nie będzie tak całkiem najgorzej. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!